Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Noita. No i kochani, ostatnio mieliśmy świetny run, naprawdę bardzo świetny run. No i co, i teraz będziemy próbować coś tutaj odkryć. Co to było? Nie wiem co to było, ale coś się zdechło. Mamy latanko, więc bez problemu możemy się dostać gdzie chcemy. Możemy się dostać gdzie chcemy, ale... nie da się przecinać tego drzewa? Jak się nie da, jak się da. Ja się wszędzie dostanę, cholera. Pyk i lecimy do przodu. Odkrywamy sekrety w Noita. W końcu nadszedł ten odcinek, gdzie udało nam się cokolwiek zdziałać z tymi ranami, no. Dajmy się do tego miejsca tutaj. Tu coś pamiętam, że było, bo już tam się dostawaliśmy wcześniej nawet. Co chyba trochę wyżej. Tu jeszcze woda jest. Dobra. A nie tu? Tylko tu woda teraz będzie, cholera, nie udało się. Dobra, pocięliśmy trochę tych korzeni, kolejna tabula rasa. No problem. Może coś jest jeszcze w środku? Na pewno zaraz przejdziemy się jeszcze na lewą stronę. Przejdziemy się też na górę oczywiście, żeby nie było. Ale chyba tu nic na górze nie ma. Bo chyba na górze nic nie było. O, chyba nie. A jeszcze przejdźmy chwilę na górę. Ale w sumie dobrze, że się wróciłem po ten laser, bo naprawdę... Ej, coś wykryło. Jakaś różdżka? What the fuck? Coś jest. Jest coś. LOL. D? D? E? Co to jest? LOL. LED? 0302, ładowanie mamy 30, maksymalna mana 2. Kantele. Ej, świetne. Ja wiem tak, wiecie co? Wziął ten teleport. Wziąłbym na to to. I teraz... to bym wyrzucił, bo to jest niepotrzebne. To też jest nam niepotrzebne w żaden sposób. Wziąłbym wszystkie te nutki. O ile się uda wszystkie wziąć. Nie udało się wszystkich wziąć, no ale dobra, to nie jest problem. Dla twoich uszu, inne opóźnienie plus 0,25. Wróćmy to wszystko. Będziemy co najwyżej potem delikatnie to zmieniać. Obstawiam, że tutaj są z tym jakieś sekrety związane. Jest przejście na lewą stronę nawet. To dzisiaj zwiedzamy. Kochani, zwiedzamy dzisiaj jak jasny. Co to jest? Czym ty jesteś? Czym ty jesteś, lol? Nie wiem, co to może być, bo nawet nie widzę żadnego podobieństwa do tego. Wkroczono do zaśnieżone pustkowie. Powietrze wydaje się być mroźne. Coś tu zniszczyłem. Co to jest? What the fuck? Dobra, ale jeszcze nie wiedzieliśmy, co jest tu. A to tylko chyba robaki były. Te. O, nie? Coś tu jest. A nie, dobra, to jest to z tym goldem.
To tak, że jednak tylko robaki tu były. Nic ciekawego w sumie. W tym wypadku nie było nic ciekawego. Wow! To jest w ogóle jakaś dłoń, która to trzymała. Wow, to jest zimowy biom. Ciekawie, naprawdę się robi coraz bardziej ciekawie w tej jednolicie. Oto nas tak nie odrzuca. Czym tu jesteś? Pacha Slima. Artefakt w kształcie oka ma złowrogie spojrzenie. Boże, nie pluj się tak, Shiro. Ja wiem, że mam problem z oddychaniem przez nos, ale już tak nie sepleń. Co tu dalej jest? Serio, zastanawiam się, czy nie iść na dół i nie zbierać kolejnych perków. Może by się właśnie ten wampiryzm trafił, czy co innego. Kurde. Bo ja bym sobie w tej nocie teraz polatał. I popatrzył, pozwiedzał wszystko. Co to jest? Flaga. To biała flaga. Kurde, aż nie wierzę, że w końcu nam się udało cokolwiek tutaj zdziałać w tej nocie. Jakaś kaczka? Kura? Wow, czemu tu jest jakaś kulka? A, tu nic nie ma. Coś się rozpierdziela. Coś tu się ewidentnie rozpierdziela. Ciekawe, jak daleko od tym można wchodzić. O, coś jest. Czym ty jesteś? Pożeracz esencji. Kiedyś chyba jednego nawet zniszczyliśmy. Ale co to jest za artefakt? Co on robi? Nie mam pojęcia, co to robi, tak szczerze powiedziawszy. O kurde! No to jeżeli to działa tak jak myślę, to jest naprawdę zajebiste. Teraz już wiem, co to robi. To jest faktycznie złowrogie spojrzenie, przecież mogłem się domyślać. No wszystko tak działa? Chyba nie, a to tylko śnieg chyba topi. No jasne, to, no dobra, jest bez rewelacji, ale przynajmniej śniegu nam nic nie grozi. Śniegu nam nic nie grozi. Pytanie tylko, czy potem będzie to jakikolwiek odwrót z tego. Bo jest cicho faktycznie, o, jest jakiś most. Tu nie ma. Oj, za cicho tutaj jest. Oj, za cicho. Robi się ciemno, nie wiem, czy widzicie. Ja nie pamiętam, żeby w nocy były pory dni i nocy. Ale może. Może i tak było. Co kryje ta lewa strona? Że coraz większe góry się zaczynają. Ale oprócz tego nic tu nie ma. Oprócz tego nic tu nie ma. Ale zobaczcie, że mam prawie już full HP. O. Kolejne, coś. Tusiek. No i dobra. Kraczasz do jezioro. I co, ja sobie to przemienię, żeby móc wreszcie czego wrócić i nie spartolić. Co to jest? Wow. Wow. Dodatka alchemika. Tutaj jestem bezpieczny. Tak, bezpieczny.
Porzuciłem pozostałych i zamknąłem moje badania na klucz. Będą mogli się do nich dostać tylko ci, którzy naprawdę mogą je zrozumieć. Nie muszę się martwić. Dopóki opieram się pokusie, nic mi nie grozi. Znam swoje ograniczenia. Tutaj jestem od nich daleko. Nie muszę się martwić. No nie musisz się martwić, to prawda. Dobra, berserkiem nie jest mi już potrzebny w żaden sposób. Ostatki alchemika to ja chcę. Czy coś to mi daje tutaj? Czym wy jesteś to? Kaczki? No były ja, jak to była jakaś kaczka morderca i pyk i nie ma mnie i koniec gry. Czy to nie byłoby fajne? To nie byłoby fajne, naprawdę nie byłoby fajne. Co to jest za kukła? Ja wam nie ufam, cholery jedne. Naprawdę wam kurde nie ufam. Bambi! Nie wiedziałem, że tych są zwierzęta. O, w dół. Niezwykle twarda skała. Z nią również się możemy jeszcze przebić chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Sprawdźmy, czy możemy się przed nią przebijać. Jeżeli możemy. No dziwne, bo jak używamy naszego latania, to wolniej lecimy. Dobra, to był tylko ten strzelający typeczek. Kraina chmur? O kurde. O! Nie, to nie było coś, na czym mogliśmy stanąć niestety. Oh shit. No i chyba umieramy. A może i nie? Kto ci kazał kurde we mnie strzelać? Gnoju jeden. Nie, dobra, tu jeszcze nie jesteśmy aż na tyle mocarni. Niestety. A ja nie chcę umrzeć, nie chcę po prostu umierać. Tu moby pospadały. No tak, to jest teleportium. Dobra, ale mam jeszcze jeden pomysł, tylko w sumie zrobieniem tego to będzie tak trochę lipa. Chyba, że to zadziała tak jak myślę. No, to nie zadziałało tak jak myślę. Chciałem to podpalić, szczerze powiedziawszy. Co tu jest? My możemy w sumie też tą wodę palić. Przestań. No to nawet nie muszę tego robić. Co to jest? Esencja ognia. O kurde, nie. O, jaka lipa. Nie wiem, czy się mogę podpalić przez to. Powiedziałbym 2 na 10. Tak bym powiedział 2 na 10. Ale se rana spieprzyłem, no. Ale sobie rana spieprzyłem. No i to było chamskie z twojej strony, naprawdę. Nie podoba mi się to. Mogę tego nie brać. Kurde, no. Teraz nie wiem, czy to cokolwiek mi robi. O, co tu w ogóle jest? Teleport zielony?
Wow. Wow. No, przestań. Przestań wszystko rozpieprzać, idioto. O, ale tutaj przynajmniej więcej wody rozwala. Oj, to sporo więcej wody. Ha! No. I może nam się nawet uda przejść. Dokąd prowadzi zielony teleport? Jak to? Z tego samego miejsca? To po co to tutaj jest? Ale lipa. Ale Lipton. Dobra, tutaj jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem sprawdzić. A dokładnie, w ogóle dźwięki się przycięły. Przycięły się dźwięki. Dokładnie to chciałem sprawdzić. No i właśnie o tym mówiłem, kurde, że się możemy podpalić. Ła, ale mam low FPS. Dobra, kochani, wiecie co? Ja muszę sprawdzić, czy da się jakoś tego perka wyłączyć, tak więc do was zwracam. Wiem, że to troszeczkę oszustwo, ale trzeba to wyłączyć, bo to jest irytujące. Tak więc dobra, wracamy za chwilę. Okej, kochani, dobra, udało mi się wyłączyć tego perka. Jest bez sensu, beznadziejny totalnie. Tak więc dzięki temu przynajmniej już teraz nie musimy się martwić, że nam wszystko po stopami się rozwali. Ja naprawdę lubię grać w tą grę, aczkolwiek to niektóre zastosowania, takie jak właśnie to, jest bez sensu moim zdaniem, dlatego nie chcę mieć tego po prostu w tej chwili w tym swoim ranie. Za bardzo się tutaj starałem, żeby cokolwiek przejść, żeby taka głupota, która została piknięta randomowo, teraz mi zepsuła to wszystko. Więc kochani, tak, wiem już, co jest po lewej stronie, wiemy, co jest na górze, więc ja bym teraz się przeszedł w dół. Pobrał wszystkie perki, które mogę pobrać. I dopiero wtedy zaczął dalej eksplorować, tak więc... nie w tą stronę. Tak więc właśnie tak zróbmy. Żeby się potem nie bawić w jakieś tam drobnostki. A może znajdziemy jeszcze jakiś wampiryzm czy coś, to właśnie dzięki temu sobie pożyjemy jeszcze dłużej. Jakieś leczenie? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. No, dobra, jest drzewko. Trzeba do góry, prawda? Właśnie tak. Dobra, idź tu. Jestem pewny, że to nasze pseudo... Czy ta nasza pseudo trąbka będzie do czegoś jeszcze potrzebna. Jak widzicie, no i tam ma naprawdę wiele, jeżeli chodzi o sekrety, naprawdę wiele do powiedzenia. Nie zapomniałem o was, cholera. Ale co wy możecie, nic nie możecie. O kurwa, dobra, możecie jednak. Ile was się tu porespiło? Gnoje jedne. Pełno kwasu. Przyjdzie taki atmosferę zepsuje, nie? Tam. I prostak. No, przepalić tym mogę? Mogę. Ale nie wszystko, tylko takie delikatne rzeczy typu ziemia i tak dalej. I wodę mogę przepalać, to też jest spoko. Wodę przepalać, jak ja to powiedziałem. Wodę co najwyżej mogę przygotować. Dobra, lećmy niżej. Nie zabij, proszę cię. Też kurde, jeszcze jedno miejsce mnie tutaj korci, wiecie? Zawsze chciałem tam wejść, ale jakbyś nie mieliśmy okazji, ponieważ zawsze, gdy coś już nawet nam szło prawidłowo, to za chwilę wychodziło niestety na opak. Zobaczymy, czy uda nam się teraz tam dojść. To jest różka wzięte już przez nas.
To było gdzieś tu chyba. Worek, ale tego worka to ja nie chcę. Umarł i nie żyje, dobra. Bo nie mamy nic, co by nam oświetliło drogę i to mnie boli najbardziej chyba w tej chwili. To mnie chyba najbardziej boli. O, nowy obszar. No serio, z tymi obszarami to jest świetne. Nie żałuję, że wziąłem ten perk. On naprawdę nam ratuje dupsko, jeżeli chodzi o to. I ja cię chyba pamiętam. Ty nas chyba tutaj próbowałeś atakować wcześniej. Teraz jesteś zwykłym o... zwykłą drobinką. Rewelacji. Bez rewelacji. A? To było chyba po lewej stronie na maksa, jeżeli się przechodzi. Nie no, to jest piękne. No wiecie co, ja mogę sobie już zmienić bez problemu to na to. Mniejsze odpychanie, większe DPS-y. No oczywiście, że tak, to jest tu. Tu się. I tak tu było wejście i tyle. Nic nie było dalej widać. Ale co się stanie? Co się stanie, jeżeli my w sumie tą wodę zlejemy gdzieś? Kurwa, przestań, Shiro. Lasery są spoko, ale tylko jeżeli umie się ich używać. Wypływaj wodo, wypływaj wodo. Tak. Bez problemu tą wodę też w sumie kasujemy tym. No przestań, nie wchodź w to. Zabnijmy tu laserkiem. Mało co tu widać. Nie powiem, że nie. Bardzo mało tu widać. No ale serio, tą wodę to my teraz bez problemu sobie wywalamy po prostu stąd. Coś tu świeci tak by the way. Co? Nie wiem co to jest. I nie ma wody, nie ma wody, kochani. Prawda, trochę pary leci, ale... to i tak nie jest tragiczne. Ale czekajcie, czy w sumie my sobie nie mogliśmy wziąć światła w pierwszym tutaj naszej świątyni? Nie było tu niczego? Sprawdźmy. Może któraś różka ma coś? No oczywiście, że ma ze światłem. Oczywiście, że ma ze światłem. W razie to weźmy. Weźmy to tu. To możemy śmiało wyrzucić. I wracamy na górę. I wracamy na górę. Okej. Tylko się nie zabić, tylko się nie zabić. Tylko się nie zabić i będzie git. Ja pierdzielę. Ten laser jest niebezpieczny. Ten laser jest w chuj niebezpieczny. Na maksa niebezpieczny. Jeden zły ruch i jesteś w dupie. Teraz tym bardziej musimy znaleźć jakiś ten, jakiś nowy object. Chyba, że się zaraz zabijemy, wtedy będzie lipa. Albo nas zabiją, co gorsza. To jest różdżka w ogóle.
Ale my ją chyba patrzy. Tak, patrzyliśmy ją. Prawda? Prawda. Jak nieprawda, jak prawda. Dobra, i tutaj to chyba właśnie było to przejście po lewej stronie. No oczywiście, że tak. Dobra, no to teraz jeden problem z głowy. No, za dobre to to nie jest. Ciemno jak w... Nie powiem gdzie. Rozumiem, że trzeba przejść tędy. My jeszcze nie mamy jak tam przejść. Zbierzmy trochę tej wody. Nie wiem, jak ta woda tam spływa, czy nie spływa. Spłynęła, dobra. O, serduszko. Tu w porządku, tylko szkoda, że... Szkoda, że tak mało. Oj. I teraz by się przydał ten perk, który nam pozwala. Który nam pozwala, kochani. Na. Wybieranie spośród innych perków. To by było spoko. Bo jeżeli chodzi o to, naprawdę my jesteśmy w tej chwili w dupie. Nie mamy życia. Totalnie nie mamy życia. Jeden zły ruch i jest problem. Jeden zły ruch i jest problem. Oj. Kurde, nie chcę umrzeć. Nie chcę umrzeć. Nie chcę umrzeć. Nie chcę umierać jeszcze. Aż ty gałganie, ale mnie tu próbują, no. Próbują mnie zrobić w bambuko. Ja się nie daję. No właśnie, taki na przykład pocisk, którego nie widziałem w tej chwili. Nie wiem, jak on poleciał. Już może być dla nas groźny. Już może być dla nas groźny. I to bardzo groźny, nawet bym powiedział. O. Albo na przykład tutaj właśnie, nie wiem, czy widzieliście, ale mieliśmy przed sekundą delikatny problem ze strzelcem. Prawie nas zastrzelił. I poszlibyśmy na hita, co jest śmieszne. Kolejne światełko, teleport i światełko. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No ale spróbujmy. No tak, tutaj już będziemy mieć przejście tak naprawdę do biomu zimowego. Został nam jeszcze Hisi w sumie. Więc nie jest ciekawie. 42 HP. Delikatnie pokryją mu. Może jakoś przejdziemy. Na pewno nie będziemy tego farmić, nie wiadomo jak bardzo. Mówię, nie mamy na to życia w sumie w tej chwili. Tam jest pan strzelec. Tam jest pan strzelec. Trzeba byłoby go jakoś obejść delikatnie. Dobra, po cichutku. Huhucha. Nasza zima zła. Dobra, delikatnie. Nie ma mnie tu. O. Oh shit. Ile goldów. Tam się coś nawala. Ja to mogę bez problemu teraz przetapiać. Luzy. Dobry. Kolejne przejście, tu już mamy przejście na szczęście. No tak, teraz trzeba zrobić po cichutku na Hisi.
Teraz po cichutku na Hisi. Tak, żeby nam się nie oberwało za bardzo. Tylko pozwólcie, że się skupię, żeby tego nie spartolić. W sumie mogę tędy nawet. A? Co to było? Co to było? O cholera. Nie wiem, czy nawet... Ojej, ojej. Ojejku, jejku. Ojej. 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 Dobra, siadło. Ojej, 28 HP. 28 HP. 28 HP-ków. Dobra. Udało się. Ale moi drodzy, to czy nam się uda dokończyć ten progres, to już zobaczycie w następnym odcinku. Dzięki wielkie jeszcze raz, że byliście. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.